tego teraz ogromną imprezę na mistrzu ziemi. Poświęcam wszystko, co tam mam. Za nami pierwszy międzynarodowy plener malarski w Świdnicy. Jaka była jego idea? Było to spotkanie artystów z Kresów, głównie z Lwowa, ze Iwano-Frankiska, kiedyś to był Stanisławów, to jest miasto partnerskie Świdnicy, no i z Wrocławia i ze artystów świdnickich. Tematem takim wiodącym to była architektura i pejzaże, wspaniała architektura zabytkowa Świdnicy. Oczywiście każdy plener ma też charakter warsztatów, tam jedni artyści się uczą od drugich, wymiana doświadczeń, wieczorami opowiadamy o wystawach, o kolejnych plenerach, także jest to bardzo, bardzo cenna inicjatywa i pomysł. Jestem bardzo wdzięczny władzom Świdnicy i bardzo dziękuję panu Robertowi Kukli, który jest bardzo życzliwy i wspaniale to zorganizował wspólnie. Jak długo potrwa ta wystawa? Planujemy od 12 do 18, że w tym samym miejscu będzie kontynuowana wystawa i kto ma ochotę może obejrzeć, ewentualnie kupić, negocjować cenę. Myślę, że jest to też ciekawe wydarzenie artystyczne w Świdnicy. Pieniążki zasiną konto właśnie akcji pomocy świątecznej. Przed świętami wiozę zapomogi pieniężne dla starszych. Pomagamy głównie starszym, samotnym osobom. Też wożę lekarstwa, kosmetyki. Jest to taka akcja pomocy świątecznej, ale też w ciągu roku pomagamy studentom, między innymi przy zakupie podręczników, opiekujemy się studentkami, na przykład medycyny, także czy osobom ze środowiska kresowego, które są w trudnej sytuacji. Na tym polega działalność statutowa, charytatywna Fundacji Kresowej Semper Fidelis. Mamy nadzieję, że za rok się znowu spotkamy. Tak, planujemy, żeby... Rzeczywiście wszyscy podkreślają, że zabytki, ten klimat miasta jest tak wspaniały, tak inspiruje. Ludzie wypoczywają, tworzą, są wszyscy zachwyceni miastem.